mi się wydaje, że byliśmy lepszym zespołem i gdzieś zasłużyliśmy na tą wygraną, no nie udało się, no i trzeba w jakiś sposób szanować te punkty, bo one są nam potrzebne, ale jest duży niedosyt. Tak jak powiedziałem, na pewno byliśmy lepszym zespołem, ale mecz się układa różnie. Czasami drużyna gra słabo, a strzela zwycięską bramkę, oni nam strzelili na 2-2. No. Mam mocno zbitą nogę, ale myślę, że do następnego meczu będzie wszystko w porządku. No, wydawało się, że mamy wszystko pod kontrolą i rzeczywiście, a tu zimny prysznic, no szkoda, bo czuliśmy, że rzeczywiście te 3 punkty są na wyciągnięcie ręki. No niestety jakieś chyba kapiostwo chyba z naszej strony i niestety skończyło się na jednym punkcie. Jak to ktoś mądry powiedział kiedyś, że piłka nożna to jest gra błędów, no i rzeczywiście tak można to określić, że gdzieś tam oczywiście chyba zabrakło, nie wiem, i z jednej i z drugiej strony chyba jakiejś koncentracji może, a może i za bardzo gdzieś tam jeden i drugi zespół chciał i to przeważnie gdzieś się tak kończy, jak się skończyło w tym meczu. No to są derby, tak? I rzeczywiście gdzieś ta sytuacja na koniec meczu była dosyć mocno zaogniona. To są jakby, to są emocje i nie ma co tutaj się oszukiwać, gdzieś czasami one biorą górę nad jakimś zdrowym rozsądkiem. Takie rzeczy się zdarzają i trzeba sobie z tym poradzić. Może rzeczywiście niepotrzebnie gdzieś te całe zamieszanie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no gdzieś chyba głowy za bardzo były zagrzane. Dzień dobry Państwu. Myślę, że było sporo emocji w tym meczu. Zależało nam na zwycięstwie w Zabrzu, było to widać. Myślę, że zagraliśmy dobry mecz, chociaż nie uszczęśliwiliśmy się błędów. Do tej 80, bodajże 4 minuty był wynik dla nas korzystny. No i błąd zadecydował, że jest to dobra gra bez happy endu. Po prostu zostawiamy punkty w Zabrzu. Myślę, że nie wiem, czy trener Jankowski się zgodził. Mimo wszystko byliśmy bliżsi tego zwycięstwa. No, tak się nie stało i też przyjmujemy ten punkt. Doceniamy ten punkt na terenie Górnika Zabrze, gdzie te mecze zawsze tu były dla ruchu trudne i ciężko te punkty się zdobywało. Dziękuję. No jak emocjonujący ten mecz był, no mieliśmy przykład tych ostatnich minut, już czasu doliczonego. To wszystko wyzwoliło te emocje, które towarzyszyły całemu spotkaniu. Zaczęliśmy mecz dość ostrożnie. Ruch zdobył bramkę, niekoniecznie wysilając się, co spowodowało, że ta nerwowość, która była widoczna na początku, trwała dalej. To samo po wyrównaniu wydawało się, że sytuacja została opanowana. No niestety druga połowa zaczęła się praktycznie identycznie. No i musieliśmy gonić. Czy z wyniku jestem zadowolony? Tak, jeśli chodzi o okoliczności, zdobytego punktu, to tak. Gdyby mecz trwał może jeszcze 5, 7, 8 minut dłużej, może udałoby się przewidzieć tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść, bo ruch tak, ruch dobrze wyglądał, no ale tylko dlatego, że myśmy grali chyba za bardzo spięci, co spowodowało taki, a nie inny obraz tego spotkania. Szanujemy ten punkt bardzo. No i już myślimy o kolejnym spotkaniu piątkowym na Wiśle.